film, który później rozpisujemy na serial. Wiatraki z Ranley, 89 rok. I Dziecko Szczęścia, główna rola. Mam teraz Marka Kalitę, który jest w serialu Na Wspólnej, i teraz mam też bardzo fajnego Piotra Kaźmierczaka, z którym tutaj gram w Stopklatce. Bardzo lubię grać komedię, ale bardzo lubię oglądać filmy kryminalne ze śniegiem w roli głównej. Bo ja lubię oglądać zimno, bo wiem, ile to kosztuje pracy od aktora, żeby wytrzymać właśnie w takich warunkach. Podziwiam. Siebie czy lubię oglądać? Nie, i chyba się nigdy nie przyzwyczaję do tego i nie polubię. Jestem bardzo krytyczna w stosunku do siebie. Bardzo, niestety. Myślę, że miejsce zamieszkania. W bardziej ciepłe kraje. To jest moje marzenie, żeby zagrać w filmie kostiumowym, żeby było długo i powłóczyście. Bohaterka ma na imię Jagoda. Jest potrójną wdową. Kolejne wezwania jeszcze przed nią. Uwielbiam czerń i pierwszy raz, znaczy no, jeden z niewielu razy, kiedy mogę zagrać ubrana na czarno, bo na życie też lubię czerń. To jakby też tworzy postać. Zabawna, mam nadzieję, że tak będzie emanować ta postać z ekranu. Lubię w Jagodzie to, że jest bezkompromisowa, że dba przede wszystkim o siebie, ale też poszukuje tego jedynego mężczyzny po raz kolejny. Czego nie lubię w Jagodzie? Ja wszystkie swoje postaci zawsze bronię. Nie ma czegoś takiego. Każda postać jest idealna. Zapraszam serdecznie do oglądania serialu To nie ze mną, chociaż troszeczkę będzie ze mną. Dlatego zapraszam serdecznie, bo Jagoda jest fajna. Sama ją z przyjemnością obejrzę.